Witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj kolejny odcinek przygód z Open Computers. W dzisiejszym odcinku stworzymy sobie serwer, który będzie pozwalał nam na uruchomienie naszej paczki modów z Open Computersem, najpierw na naszym lokalnym komputerze, a potem docelowo na serwerze docelowym. Robimy sobie katalog, gdzie się to będzie wszystko odbywało. Zrobimy sobie taki katalog. OK. No i Docker polega na tym, że Wy na komputerze lokalnym, jeżeli chcecie tworzyć coś w Dockerze, a nie używać już gotowego rozwiązania, tworzycie sobie tak zwany obraz, czyli. Tak, jakby odpowiednik płyty instalacyjnej, natomiast jest to bardziej trochę odpowiednik takiego Ubuntu Live, który butujecie, uruchamiacie z tej płyty i on już jest jakby zainstalowany na tej płycie. Natomiast on jest niezmienny, czyli że jeżeli wybierzecie sobie butowanie live z tej płyty, to będą na półbicie jakieś rzeczy. Jeżeli sobie te rzeczy pousuwacie, pozmieniacie, potworzycie nowe, to one po kolejnym uruchomieniu znikną. Dlatego Docker pozwala na tworzenie takich obrazów, ale jest ich część, która się nie zmienia, czyli jakby biblioteki, pniki binarne, i jest część Zmienna, która się zmienia i są to rzeczy, na przykład takie jak w Minecrafcie świat, czy na przykład jakieś logi, na przykład baza danych. Te rzeczy się zmieniają i one sobie są w dodatkowych miejscach. To tak, jakbyście mieli płytę z Ubuntu Live i pod to podmontowali sobie pendrive'a, na którym pracowali. To jest dokładnie taka sama analogia. Więc my stworzymy sobie obraz dockerowy, a te obrazy się tworzy za pośrednictwem plików dockerfile. Taki plik po prostu się nazywa DockerFile i w nim pisze się komendy tworzące ten obraz. Najpierw musimy zaznaczyć, na podstawie czego go utworzymy. Stworzę go na podstawie CentOSa 7. From CentOS 7. Tutaj zaznaczymy sobie, kto jest maintainerem. OK. W kolejnych krokach podczas tworzenia obrazu karwego. Wpisujemy sobie takie komendy jak ran, no i tutaj jest na przykład jakaś tam komenda, ls czy coś. Każdy z tych ranów staje się odrębną warstwą i jeżeli ten obraz zapośnięty na przykład do karhaba przekazujemy komuś innemu, do Hub to jest taki hosting tych obrazów, to każdy z tych ranów będzie się pobierał jakby w odrębnej warstwie. Jeżeli będziemy robili jakieś proste komendy, na przykład mkdir, kupa, run, touch, test, to... Takie proste komendy będą w oddzielnych warstwach i tych warstw będzie mnóstwo i to jest takie troszeczkę nierozważne podejście. Lepiej jest takie komendy, które tworzą takie jednoznaczne sprawy. Czyli na przykład jest komenda, która tworzy katalog i tworzy użytkownika i coś tam temu użytkownikowi robi. Takie komendy, które się raczej nie zmieniają. To tworzymy je w ten sposób, zapiszemy na przykład tam mkdir kupa i to jest znacznik, to jest tak zwane escape'owania. To jest ekwiwalent tego, jakbyśmy napisali na przykład tak. Czyli po prostu jedna komenda, a potem druga komenda, a potem na przykład tam trzecia komenda, a potem czwarta komenda, ha ha, ha na przykład coś takiego. Ale to skrypowanie pomaga nam na przetrzymywanie takiego jak gdyby w kolejnych linijkach. Dobra, po prawej stronie przeniosę sobie cały katalog moc do tego katalogu bieżącego. Moc. jest moc, jest impreza żeby to było w tym katalogu, gdzie ten obraz będzie się tworzył, żeby on mógł bazować m.in. na tym folderze MOC. Zrobię tutaj coś takiego, że zrobię sobie taką komendę centos-tmp. To jest moja własna komenda, to jest alias do trochę większej komendy, którą Wam zaraz pokażę. To jest komenda docker run, rem.t.e. To jest komenda, która uruchamia mi czysty obraz CentoSa7. W tym CentoSie7 włącza mi basza, ale jest tutaj kilka takich kluczków. RM. Usuwa kontener, czyli to, co się zmienia, tą część zmienną, tuż po zakończeniu pracy z tym. Czyli jeżeli, jeżeli wyjdę z tego kontenera, z tego basza, to wszystko, co zrobię w obrębie tego, zostanie usunięte. Takie idealne I T, to jest interaktywny, że możemy mu wydawać komendy, możemy z nim współpracować i poradzić interakcje podczas naszej pracy, zamiast tylko patrzeć, jak on sobie uruchamia jakiś sam program. E, term, to jest przekazanie zmiennej środowiskowej term, na przykład to jest takiego, że każdy terminal, ma zespół swoich takich zachowań, które są dla niego różne, które nie muszą być takie same, na przykład u mnie w Macu, a u kogoś w CentOSie, albo u kogoś na Ubuntu, a u kogoś innego na CentOSie, są różne zachowania terminala. No i dzięki temu, na przykład, mogę sobie przekazać taką funkcjonalność, że jeżeli robię sobie na przykład function strzałka w lewo, to mam odpowiednik home'a, tutaj function strzałka w prawo, to jest odpowiednik enda. Że na przykład mogę sobie szybko się poruszać w obrębie danych skrótów zachowań, które na terminalu sobie używam, a tutaj v to dziwne coś. To jest przekazanie właśnie części zmiennej z mojego komputera. To jest to, że nasz folder, który podajemy w danym miejscu, jest widoczny w obrębie tego kontenera. Czyli możemy udostępniać folder z naszego komputera, z naszego hosta, na którym pracujemy, kontenerowi Dockerowemu. A to pwd to jest tak naprawdę output komendy pwd, czyli cała ta ścieżka. Czyli że mówimy mu, że przekazujemy całą tą ścieżkę i montujemy ją jako folder tmp. Fajna sprawa, nieprawdaż? No i tak właśnie zrobiłem sobie automatyzację na komendę centos tmp. No i okej, okay, uruchomiliśmy Centosa, jesteśmy sobie rootem, a w folderze tmp spacerują dziwne pliki, nic nie noszą w zawartości, jest nasz folder moc z naszego katalogu. Super, fajnie. Ale najpierw, żeby uruchomić serwer Minecrafta, musimy mieć Java, więc trzeba tą Javę dla Centosa wgrać. Więc spróbujemy sobie wyszukać, czy Centos w ogóle ma w standardzie taką Java. yum search OpenJDK. Dlaczego szukam OpenJDK, -a, a nie jawy oraklowej? Otóż Java oraklowa ma bardzo dziwną licencję, która ewoluuje stale i ostatnio Oracle w ramach tego, żeby odciąć się od starszych wersji i żeby ludzie zaczęli korzystać z nowej wersji, wprowadziło taką zasadę, że jeżeli chcemy używać Java 8 z najnowszymi poprawkami bezpieczeństwa komercyjnie, musimy wykupić u nich licencję. Co jest według mnie bardzo takim niefer posunięciem, dlatego że od zawsze ta Java była darmowa. Mogliśmy sobie jej używać jako na przykład administratorzy serwerów. Mogliśmy sobie uruchomić serwer Minecrafta korzystający z Java 8 od Oracle'a i nie było z tego powodu żadnych konsekwencji biznesowych, prawnych, tego typu rzeczy. A teraz jak ktoś by sobie chciał uruchomić serwer Minecrafta na Javie 8 od Oracle'a, musi wykupywać licencję na korzystanie z tej Javy. Natomiast... Istnieje otwarta edycja Java, tak zwana OpenJDK, i to jest open source. totalny open source. Możemy sobie to wykorzystywać ten framework komercyjnie również. Więc y, użyjemy OpenJDK Tutaj są wszystkie poprawki bezpieczeństwa, tutaj jest w miarę aktualna ta Java. Co prawda różni się odrobinę implementacją, czyli że niektóre funkcje mogą nie działać dokładnie tak samo jak w Oracle'u Natomiast to jest generalnie działająca Java. Ja jej używam od dawna i nie mam z nią problemów. yum Install. Jum to jest instalator pakietów w centosie. Jum install java 18.0. Kreska open JDK. Myślę, że to powinno wystarczyć. Tak, to wystarcza. Ale z racji tego, że tutaj po lewej stronie przygotowujemy sobie skrypt. Anuluję tą komendę i zobaczę, co ja tutaj wpisałem. Run, ale jak widzicie, ta komenda nas pytała o naszą zgodę, a podczas automatyzowanego tworzenia tego kontenera nie będziemy w stanie wydawać mu żadnych odpowiedzi. I on się zawiesi. Więc istnieje taki przełącznik, to się nazywa przełącznik, kreska y, i on jakby od razu otrzymuje naszą zgodę na robienie czegokolwiek, co ta komenda będzie w stanie zrobić. Więc OK, podajemy mu ten przełącznik y. No jak widzicie, on już sobie tam zaczął pracę nad tą instalacją i idzie sobie powoli do przodu, więc dodajemy tutaj ten, ten y. To nam zainstaluje Java. Przydałby się nam jeszcze Forge, ale do tego zaraz przejdziemy, albo i nawet teraz. Files Minecraft Forge. Net, o ile się nie mylę, a jednak się nie mylę, ładnie. Sprawdzimy sobie jaką mamy tutaj drzewę, przepraszam, Forja, żeby użyć możliwie zbliżonej wersji Forge'a do tego co tutaj jest. Więc ok, version, Forge 2847. Wchodzimy sobie 1.12.2. 2847, czyli to jest ta latest, ona nie jest do końca stabilna, ale ok, weźmiemy ją, installer, pobieramy. Ale bardzo mi się podoba, że tutaj jest napisane, że zawartość poniżej jest reklamą. To mi się bardzo podoba. Kiedyś nie było to aż takie oczywiste. W swoim czasie były takie misleading reklamy, że było na przykład pobierz tutaj, a nawet niektóre wykrywały, co chcemy pobierać, I nawet pokazywały nam tytuł tego, co chcieliśmy pobierać, więc było to bardzo niepokojące. Ok, Open Computer Server i tego forda sobie damy do tego moc. Zobaczcie, coś tutaj się stało dziwnego też. Mamy jakieś dwa foldery potworzone, na których nie tworzyliśmy. One są zrobione, ponieważ udostępniliśmy folder nasz jako folder tmp Tutaj się zaczęły zapisywać tymczasowe pliki, które na przykład podczas instalacji tej jawy się otworzyły. Ale akurat nam to niespecjalnie przeszkadza. Jak widzicie, tutaj działamy na rucie, a to jest raczej bardzo niedobra rzecz, ponieważ ktoś na przykład, kto będzie niemiły, może nam zrobić przykrość i korzystając z konta administratora, pokasować na przykład pliki albo uzyskać dostęp do jakichś innych katalogów, więc. Ja nie zalecam pracy w ogóle na rucie, dlatego stworzymy sobie tutaj konto użytkownika i ten użytkownik będzie mógł sobie uruchamiać serwer i działać na tym serwerze, żeby pominąć kwestię pracy na rucie, bo to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Użytkownika tworzy się generalnie komendą user add, ale z racji tego, że nie bardzo sobie pamiętam jak to się wszystko robiło, robimy sobie help i tutaj jest cała pomoc. User add w ogóle najpierw stworzę katalog, w którym będzie serwer i ten katalog ustawimy też katalogiem domowym użytkownika. mkdir server, a nawet potworzymy tutaj już katalogi pod nasze potrzebne nam rzeczy. Pokażę Wam składnię tego, czego będę teraz używał. Bardziej w kontekście teraz echo, żebyście widzieli, o co mi w tej chwili chodzi. Chciałbym stworzyć katalog serwer. Zrobię tutaj echo, żeby nie tworzył tego katalogu, tylko żeby dał output do konsoli. A teraz chciałbym stworzyć katalog serwer moc, server world server logs No i patrzcie ile, ile pisania. Jest to totalnie niepotrzebne. Możemy sobie to skrócić i robimy tak. I patrzcie, jak będzie ładnie. Server mod, server world server logs super. Ale chcielibyśmy najpierw stworzyć katalog server. Więc damy tutaj pustego stringa. przecinek po prostu ciach i patrzcie. I możemy sobie zrobić elegancko mkdir i wszystko elegancko przejdzie. Patrzcie. Pięknie przeszło, elegancko. To mi się bardzo, bardzo podoba. Teraz potrzebujemy stworzyć użytkownika, czyli user add help, i dajemy mu jako home directory of the new account, jako ten katalog serwer. Czyli user add server, przepraszam, to jest d jako home directory, i tutaj jest jego nazwa. Ja dałem mu nazwę user. Dostaliśmy komunikat, że ten katalog istnieje, więc on nie będzie nam go zaśmiecał domyślnymi plikami. To mnie bardzo bardzo cieszy. I teraz musimy dać mu permisję do korzystania z tego katalogu, czyli chown czyli zmieni właściciela i ta komenda przyjmuje najpierw opcję, potem użytkownika, czy tam grupę i plik. Bądź oczywiście katalog. Więc żeby zmienić użytkownika katalogu serwer jako użytkownika naszego user, zrobimy chown spacja kreska R, czyli że wszystko co do tego katalogu należy. User, serwer, ciach i elegancko. I zaraz możemy się przenieść do tego użytkownika. su user. Nie mogliśmy uzyskać dostępu do katalogu root, ale jak sobie przyjdziemy cd do swojego katalogu, to mamy dostęp do tego wszystkiego co tu się tutaj dzieje. Ok, więc muszę sobie przypomnieć co ja tutaj wpisywałem. Damy to jako komendę run tuż przed tym co instaluje Java. Ok, komendy przepisane. Teraz potrzebowalibyśmy przenieść do tego katalogu serwer moc, na przykład te mody, które mamy już pobrane do katalogu moc, który mamy w folderze Open Computer Server. Gdzie jest ten nasz forge. Ojej, no przenieśliśmy go do moców. Jego nie powinno być w mocach. Okej, okay, mamy tutaj forge elegancko. I do tego służy dokerowa komenda copy. Ta komenda kopiuje z folderu, w którym znajdujemy się na hoście, czyli akurat z tego folderu Open Computer Server, dane do przyszłego obrazu dockerowego. Moc, tutaj jest ścieżka na hoście, a tutaj serwer moc. Ścieżka na obrazie w Dockerze. Forge tak samo. Czy muszę to dodawać, czy nie muszę tego dodawać? Zaraz sprawdzimy. Myślę, że to powinno wystarczyć. Będziemy w przyszłości jeszcze kopiować też inne dane, ale na razie myślę, że to powinno wystarczyć. Zrobimy tak, żeby te katalogi były wcześniej już utworzone, bo on potem się próje o to, że ich nie ma. I OK. Spróbujemy utworzyć nasz kontener. Nasz obraz, a potem kontener. Tworzymy to komendą docker build. Kropka, czyli ten bieżący katalog, budujemy, tagujemy, oznaczamy go jako Open Computers 2019, 11, 17. I zobaczymy zaraz, co się będzie tutaj działo. A po popełniłem błąd, zapomniałem o tym, żeby tuż po tym wszystkim zmienić użytkownika z roota na user'a. I jeszcze przed tym ustawimy sobie work czyli katalog, w którym domyślnie ten obraz dockerowy będzie się uruchamiał, na slash server i to nam pomoże. A zobaczycie zaraz ciekawą rzecz. Zobaczcie, tutaj podziało się kilka komend, potworzył się użytkownik między innymi, tutaj się potworzyły nasze katalogi i zobaczymy, czy jeżeli uruchomimy to jeszcze raz, on będzie to tworzył jeszcze raz, czy stworzy tylko to, co stało się tam nowego. Zobaczcie, to już się using cache, to już zostało skaszowane. czyli on tego nie tworzy po raz drugi, bo wie, że już wcześniej zostało to wybudowane. To jest bardzo ciekawa i dobra decyzja twórców Dockera. Teraz aktualnie się stawia Java, OpenJDK. Chwilę to może potrwać, bo tutaj jest tych bibliotek trochę, ale raczej moje połączenie internetowe zapewni, że nie będzie to aż takie dotkliwe, przynajmniej dla Was. OK, drzewa się zainstalowałam. Stworzył nam się nasz obraz. Teraz go uruchomimy. Oczywiście ryska ite term, żeby było interaktywnie. No OK, kim jesteśmy? Jesteśmy userem i tu jest nasz instalator Forge'a. Spoko. No to sobie instalujemy java jar, Forge. Zrobimy sobie nawet coś takiego gwiazdka, ponieważ ta wersja w przyszłości może się zmieniać nam. Ale błąd, 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 błąd. Powinien mieć jakiś wyświetlacz, a tego wyświetlacza nie ma. No i to jest poważny problem, ponieważ w Dockerze nie mamy wyświetlacza. Zrobimy się odnieść do jakiegoś helpa. Może coś takiego istnieje. I jak widzicie, istnieje. Więc możemy sobie zrobić na przykład install server. Więc to raczej nie powinno wymagać wyświetlacza. Naniesiemy sobie to na docker file'a. run cd Czyli przechodzimy sobie do naszego katalogu domowego, jeżeli byśmy w nim jeszcze nie byli. I zobaczymy co po tym jeszcze będziemy robili. Ok, serwer zainstalował się pomyślnie. java jar forge universal jar No i uruchamia się nam forge, elegancko. Ale musimy zaakceptować licencję, żeby uruchomić ten serwer. Więc sprawdzimy co tam jest z tym eula No i tutaj jest eula równa się false, musimy to zmienić na eula równa się, f, równa się true OK Dodamy to tworzenie początkowego serwera do naszego dockerfile'a No i teraz musimy wygłówkować jak za pomocą terminala Podmienić to eula równa się false na eula równa się true Będziemy potrzebowali to jakoś podmienić Do tego służy linuxowa komenda sed. I ona ma taki fajny syntaks, że robimy s czyli Substitute, czyli zamień, eula równa się false na eula równa się true. Ok. I tu jest G, czyli potwierdzamy. No i to jest eula txt. Ok, ale to nam daje tylko output. To nam daje tylko zawartość tego pliku z podmienionym tym tekstem do naszego terminala. A nie zastosowuje zmian w systemie plików. Nie zastosowuje tych zmian w samym pliku. Więc będziemy potrzebowali użyć jakiejś możliwości, żeby zamienić ten tekst w pliku. Spróbujemy zrobić sed help. I tutaj jest in place. Edit files in place. Super. Więc wystarczy, że zrobimy tak. I teraz cat eula, eula I eula równa się true. Elegancko. To się nam podoba. sed i s eula false na no. eula true, g, no i tutaj oczywiście eula txt, aha, to musimy dać na koniec i oczywiście nie zapomniamy odpacji, bo odpacja jest bardzo ważna, więc to już jest za nami, czyli serwer jest wstępnie przygotowany. Teraz musimy mu powiedzieć, co będziemy robili, żeby ten serwer już się sam uruchamiał po starcie tego kontenera. Więc tylko służy komenda cmd i będziemy tutaj robili Java, Yar, Forge Universal Jar forge-universal-jar. I to nam powinno uruchomić nasz serwer. Teraz zobaczymy, czy takie coś przejdzie. Najpierw musimy wybudować kontener jeszcze raz. Aha, jeszcze tuż po tej akceptacji EULI usunę tego Forge Instalera, bo on już nam nie przyda. Forge Installer. Jar. OK. Budujemy nasz kontener. Zaletą działania Docker'a niebywałą jest to, że to, co sobie zrobimy, ten obraz, on jest niezmienny. Jego sobie możemy trzymać przez 10 lat wypełnionego na CD-DVD albo na HDDK, i potem możemy załadować na nowym komputerze pod warunkiem, że tam jest Docker. I to wszystko się uruchomi dokładnie tak, jak sobie to otworzyliśmy. I to nawet nie jest takie, że jak macie ten Docker file i tam są tak instrukcje pobierania pakietów, to za 10 lat się nowsza, tylko obraz to jest już gotowa rzecz z gotowymi nęsionymi zmianami w systemie plików. I to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi na przykład o tworzenie danego rozwiązania, które ma działać w specyficznym środowisku. Na przykład jak widzicie, to jest ten Minecraft 112.2 i ten mod Open Computer z w danej wersji. O, co jest grana? Eula się nie zaakceptowała. Aha, wiem, być może przedtem to się wybudowało. Ja widziałem to, a myślałem, że to jest start serwera, że on nie startuje. Ale zaraz zobaczę jeszcze raz. No i elegancko się z tego co widzę uruchamia. One komputery się włączają. Spałny się preparuje. Okej, okay, serwer wstał. Wyłączymy go. Z tym, że teraz mamy trochę zagwostkę, bo potrzebowalibyśmy wprowadzić kilka zmian do server properties i potrzebowalibyśmy też mieć wpływ na pliki JSON, waitlist, JSON. I zaraz Wam pokażę, jak generalnie udostępnia się takie katalogi jak na przykład serwer MODS, serwer rocks, serwer World do hosta naszego. Po co te katalogi udostępniać? Po to, że na przykład logi bardzo często zapychają serwer i w przeciągu kilku miesięcy log się robi na przykład gigabajtowy czy kilkugigabajtowy, a to jest marnotrawstwo miejsca, więc logi trzeba trzeba co pewien czas czyścić, trzeba mieć do nich jakiś tam podgląd i dlatego najlepiej jest te logi trzymać nie w kontenerze, tylko właśnie w sobie takim wystąpionym z hosta, po to, żeby dogodnie móc sobie na tych logach oprowadzić. A żeby lepiej działać, sobie na takim Dockerze otworzy się coś takiego jak Docker Compose. I już wam wyjaśniam, jak z tym pracować. Tutaj sobie piszemy serwis, przepraszam, version, ten plik może mieć wiele wersji, czyli wiele schematów jakby pisania tego pliku i musimy określić, który to jest schemat pisania tego pliku, bo jest kilka wersji. Wersje 2x są bardziej pod komputery osobiste, a 3x to bardziej pod klastry, pod systemy rozproszone, a raczej na razie klastra stawiać nie będziemy. Więc piszemy version 24 i tutaj będziemy opisywali serwisy, które będą za pomocą tego docker-composea wystartowywały. OK, jest Open Computers i robimy image. I tutaj podajemy nazwę tego naszego image'a, wersja latest. OK, co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy przekazać mu te woluminy, czyli te części z naszego hosta, które chcemy widzieć w kontenerze. I piszemy to w ten sposób. To jest tak zwany array, czyli taka tablica, jakby lista rzeczy, których może być wiele. I zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tutaj katalog container. Data, i w tym katalogu będziemy trzymali takie rzeczy, które będziemy współdzielić z kontenerem. Container data, world, server, world. No i tutaj jest taka skłania, że tutaj piszemy ścieżkę do katalogu na naszym hoście, a tutaj piszemy ścieżkę do katalogu na kontenerze doktorowym. Container data, logs, server, logs. I potrzebowalibyśmy też w taki sam sposób mieć udostępnione serwer property i te pliki JSON, czyli ops JSON oraz White is JSON, po to żeby z hosta móc szybko wprowadzać do nich zmiany. Ale z tym jest akurat problem, ponieważ na naszym obrazie dockerowym tych plików przy utworzeniu jeszcze nie ma. Dopiero jeżeli ten kontener uruchomimy, to te pliki się tam pojawią. Oczywiście nie zostaną automatycznie wygenerowane jakoś magicznie, tylko zostaną wygenerowane przez serwer Minecrafta, który przy pierwszym uruchomieniu, jeżeli tych plików jeszcze nie ma, on je sobie sam utworzy. A one tam muszą być po to, żeby Docker te pliki po prostu mógł zamieniać. Docker nie potrafi udostępniać z hosta do kontenera plików, jeżeli na kontenerze tych plików nie ma. On potrafi je jedynie nadpisać. To jest taka zagwostka, z którą się jakiś czas temu utrudziłem ją rozwiązać i to jest jedyne rozwiązanie. Więc te pliki najpierw potrzebujemy mieć na hoście. Skąd je zdobędziemy? Zdobędziemy je z naszego kontenera. Musimy go uruchomić, musimy tam uruchomić serwer, wyłączyć ten serwer, te pliki sobie skopiować na hosta i dopiero wtedy będziemy je mogli sobie spółdzielić. I taki workaround jest według mnie najlepszy. Jeżeli ktoś ma jakieś te przypomysły, to z chęcią też wysłucham i się do tego odniosę. Ponieważ kontener działa jako taki odseparowany system, to nie możemy się do niego wprost połączyć z naszego hosta. Teoretycznie możemy na systemach Linuxowych, to jest proste. W Macu to nie jest takie proste i na Windowsie tak samo to nie jest takie proste. Więc musimy udostępnić porty z tego kontenera naszemu hostowi, żebyśmy mogli łączyć się na nasz serwer. Więc musimy wpisać ports i tutaj, tak samo robimy listę. To jest, tutaj jest host, port na hościa i port na kontenerze. Jeżeli chcemy sobie udostępnić pod konkretne IP, to tak samo możemy tutaj udostępnić pod konkretne IP. To jest już w miarę ładnie przygotowane. Sprawdzimy, czy, czy to wszystko rusze. docker Compose app no, i jak widzimy, powoli się to wszystko ładuje. Elegancko się wszystko potworzyło. Możemy to wyłączyć. OK, wyłączył się. I teraz sobie zrobimy docker compose run open computers bash. Tam uruchomi basha w serwisie open computers, który przedtem sobie tam zdefiniowaliśmy jako serwis po prostu open computers. Będziemy potrzebowali zrobić java jar, forge universal jar. Żeby te pliki się wygenerowały, żebyśmy mogli je skopiować, żebyśmy potem mogli je udostępniać Dockerowi. Myślę, że to wystarczy, że nie będziemy już go trzymali dalej. Pliki już mamy. Najważniejsze to nas Server Properties. Stworzymy go sobie tutaj po lewej stronie. Naszym celem jest to, żeby ten plik został podczas budowania obrazu przekazany do tego obrazu. I żeby on już był, zanim serwer się uruchomi. No I sobie zrobimy to na przykład open. Computers server na przykład. Zrobimy SIDA Open Computers na przykład. Może tak być. Port zostawimy. Połączenia tego typu rzeczy zostawimy. Teraz potrzebujemy mieć Ops JSON. To jest bardzo przydatny plik. Tutaj jest pusty array JSONowy, tak samo WhiteList. JSON. Tutaj też jest pusty Array json no, i teraz w Dockerfileu potrzebujemy te pliki tak samo skopiować. Copy server properties. Myślę, że tak wystarczy. Copy ops.json, whitelist, JSON, server. Albo zrobię jeszcze lepiej. Wszystkie JSONy skopiuję do serwera. Taki scenariusz powinien nam zapewnić to, że będziemy w stanie z Docker compose'a te pliki sobie nadpisywać. Najpierw musimy zbudować kontener jeszcze raz. Tym razem może to być z cache, ale raczej cache nam niewiele co pomoże w tej sytuacji. I my te pliki już sobie skopiujemy do container-data i odkomentujemy sobie to w docker compose. Możemy też sobie wprowadzić w container data i ten item-server-properties zmianę. Na przykład zrobimy sobie tutaj mike-wolfram z open-computer-server. Takie ustawienia nam wystarczą. I będziemy się musieli brać za ustawienia opów. Tutaj sobie zobaczymy, jaka jest struktura tego pliku. Wystarczy, że zrobimy coś takiego. Tutaj jest nasze UID morchangowe Minecraftowe. A no, tutaj jest nazwa użytkownika. Będę potrzebował znać swoje UUID. Nazwa playera online. Ciach. Mamy tam. I potrzebuję jeszcze WhiteList .json. Ok, czyli format jest raczej podobny. I to nam powinno przejść. Eula zaakceptowana. I myślę, że to pozwoli nam na uruchomienie serwera. I pozwoli nam to też na podłączenie się do tego serwera. Ok, wygenerowane. Spróbujmy się podłączyć. Nie sobie jeszcze nazwę tej instancji. Rename. Tak. Open Computers. Łączymy się. Powinniśmy się móc podłączyć do 25565. Serwer już protestuje, że ma za mało pamięci. Być może po prostu Macus jest odrobinka obciążony. Dlatego też mówiłem Wam na początku tego odcinka, że ten serwer będziemy umieszczać na innym serwerze po prostu docelowym. OK, klocki się uruchomiły się. Wchodzimy na multiplayer i 127.0.0.1.2.5.5.6.5. Tak wpiszę po prostu do testu, mogę tego porta tak samo nie wpisywać No i świetnie, pięknie, załadował się serwer properties, logowanie Uprzedzam, że to może lagować Jeżeli nie macie komputera z nasy A nawet jeżeli macie, to może lagować podczas nagrywania ekranu Haha Ej, coś się sydnie nie zrobił To dlatego, że najpierw wygenerowałem serwer za pomocą serwer properties bez zdefiniowanego sida, A potem podmieniłem go na serwer properties z moim sidem. Dlatego teraz serwer zgłupiał I wygenerował trochę świata za pomocą losowego seeda. No jesteśmy z powrotem w naszym świecie, to mnie cieszy. Spoko. Teraz możemy zająć się przeniesieniem tego serwera na serwer docelowy. Wyłączymy sobie klosusia, wyłączymy sobie serwer i teraz potrzebujemy ten obraz Dockerowy wyeksportować. To się robi komendą Docker save. Istnieje jeszcze komenda Docker export, natomiast ona eksportuje gotowy kontener. A nie nasz obraz. A nam dzisiaj zależy na eksporcie obrazu, więc użyjemy komendy do save, która eksportuje obraz, a nie kontenera. Tutaj sprecyzowujemy plik wyjściowy i tutaj sprecyzowujemy nasz obraz. Chwilę to może zająć. Utworzy się plik około 600 MB. Natomiast to jest plik tar, to jest plik nieskompresowany. Zaraz zobaczymy. Open Computers, image 580. A zobaczymy, ile po skompresowaniu będzie ważył. Czyli tar. Create, zipped, czyli compressed, verbose, czyli chcę wiedzieć, co się dzieje, file, czyli podaję plik wyjściowy, tar gz i podaję tutaj po tym, co chcę skompresować, spakować. OK, zrobiło się. Więc zrobimy sobie porównanie, zobaczymy, jak bardzo się to zmieniło. Patrzcie, 265 z 580, czyli rzeczywiście jest, jest progres, jest zmniejszenie tego rozmiaru. Teraz połączę się na serwer docelowy, na Warszawkę. To nie jest żadną tajemnicą, że to jest serwer, na którym stoi WDCLV, na którym stoi Teamspeak. I na tym serwerze też będzie odpalony serwer Open Computersów. SCP, czyli SSH. Kopi. Ciach. Zrobimy sobie coś jakiego. OK, kopiujemy na docelowy serwer. Ale jeszcze przed tym niewielka zmiana. Musimy sobie stworzyć odpowiedni katalog, gdzie całość będzie miała miejsce. No i tutaj będziemy sobie tworzyli. Elegancko, skopiowało się. Przystępujemy do dalszej pracy. Po pierwsze należy to, co przedtem spakowaliśmy, odpakować, czyli robimy sobie star xzvf opencomputers image i za momencik powinien nam się image odimage'ować i teraz wczytujemy sobie docker load Open Computers server image docker load help, aha input, czyli musimy przekazać po prostu i i tyle i powinno nam to nasz obraz załadować nasze warstwy, które potworzyliśmy są powoli, powoli wczytywane a my możemy sobie rozpocząć tworzenie naszej struktury rzeczy akurat nie na tym miejscu na serwerze akurat docker compose yaml i kopiujemy to co tutaj jest oczywiście musimy sobie użyć opcji set paste bo dzięki temu będziemy mogli sobie wklejać normalnie, a nie w taki dziwny sposób. Image jest załadowany. Musimy sobie stworzyć container data i tam otworzyć niektóre rzeczy. Jak to jest 0.0.0.0 I port 4008 niech będzie. Dla testu. Container data. Serwer properties. Kopiujemy to co sobie stworzyliśmy. Oczywiście set paste. Ops Jason. a sorry, jednak zrobiłem mały błąd, bo nie szedłem do container data i zamiast plików z moimi danymi kopiowałem sobie szablony. To są opsy, a no raczej odtąd. No, ale raczej jedna zmiana, którą zrobiliśmy tutaj, to jest dodanie tego i powinno poza tym wszystko bez problemu przechodzić. Teraz jeszcze whitelist Jason. i myślę, że możemy uruchamiać nasz serwer. Zrobimy sobie najpierw up, to nam uruchomi go po prostu. O, wersja niekompatybilna. Na serwerze mamy jednak starszą wersję Dockera, która nie zna 2.4, i wystarczy nam użycie wersji 2.2, podejrzewam. Natomiast wszystkie opcje tego formatowania, tych, tych, tych schematów tworzenia Docker Compose'ów macie na tej witrynie tutaj. I to akurat są najnowsze formaty 3x, a tutaj są formaty 2x. O, i to jest na przykład 2.4. Będziemy jeszcze potrzebowali tutaj możliwości zimitowania pamięci RAM, żeby ten serwer używał maksymalnie 3 giga. Tak podejrzewam, że tak będzie najlepiej, albo dam mu nawet 2. Damy tutaj mu mem limit 2 giga. i podejrzewam, że to mu wystarczy. I w ten sposób przenieśliśmy nasz. Obraz dockerowy wraz z serwerem Open Computers z naszego hosta lokalnego na. No, coś się tutaj podziało? Nie najlepszego? Zkroszował? Dlatego, no. że akurat w tym miejscu nie ma możliwości odczytu i zapisu danych bez permission denied. OK. Takie uroki pracy na niektórych maszynach w WTC. Ale u was czegoś takiego nie będzie, jeżeli nawet będziecie mieli w miarę używany serwer. Muszę to przenieść do miejsca, gdzie są inne kontenery. Zobaczmy, czy co będzie protestował, czy nie będzie protestował. Dalej nasz koleżka protestuje, zaraz wam powiem dlaczego. Najpierw zobaczymy, jakie są uprawnienia do dostępu do container data. 1000, 1000 a do katalogu bieżącego też 1000, To znaczy mówię o właścicielu tego zasobu, jakie ma id użytkownika i grupy. Teraz zobaczymy, jakie tutaj są uprawnienia. 1000, 0. Tutaj możemy sobie robić test na przykład, a jak sobie wejdziemy do world, to jest 0,0 więc musimy dać mu uprawnienia do tworzenia w obrębie tego zasobu będziemy potrzebowali to zrobić przez sudo albo po prostu usunę te zasoby i niech się utworzą jeszcze raz i zobaczymy czy teraz to wystartuje czy nie do końca dalej ma problem, więc robimy chmod mod 1000, 1000. przepraszam przepraszam, chown czyli zmiana właściciela container data, gwiazdka sudo No i spróbujemy go wystartować. Czy teraz wszystko pójdzie bezproblemowo? Ok, serwer się załadował. Zobaczymy, czy się na niego damy radę połączyć. Teraz zmiejmy sobie adres tutaj na Warszawa WTC. Ósemka chyba była na końcu, tak? No i jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, czy mamy opa. Opa mam, myślę sam. Odrobinkę są ścinki. Ale nie jest to aż takie przeszkadzające. Mam nadzieję, że będzie to nam pozwalało w miarę odpowiadać sobie pograć. Ale też pewnie chodzi o to, że świat się generuje i troszeczkę to obciąża zasoby maszynę. Natomiast to będzie takie nasze. Aha, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Trzeba przetestować, czy rzeczywiście Mod działa. Bo jeżeli nie działa, to cała nasza praca na marne. Ok, pamięć. Procesor. Karta graficzna. Bios też się przyda. Tylko, czy to jest nasz Bios, czy to jest. Ta pamięć e PROM, bez niczego. No, tutaj jest e PROM Blue BIOS. Jako ostatni. Ok, uruchamiamy go, jednak nie ma energii, to się zgadza. Nasze dywanikowe kapasitory. Aj, jednak popełniłem mały błąd. Nasza infrastruktura powinna już być działająca. Zobaczymy, czy nam komputer już wystartuje. Podłożymy sobie, oczywiście, jeszcze podkładkę pod klawiaturę. No i wszystko pięknie startowało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy już tworzyli coś niesamowitego. Do zobaczenia.